poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z czasem seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków. Zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie w tym kolejnym poranku i o poranku. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i bardzo się cieszę, że Was goszczę właśnie w tych porankach. Słuchajcie, dzisiaj trochę opowiemy o domu. Kto budował dom, to z pewnością wie, jak wielkie i ciężkie jest to wyzwanie. Kto nie budował, to zachęcam do tego, żeby chwilę się wsłuchać w to, co Wam chcę powiedzieć. Dzisiaj przysłowie gruzińskie, a brzmi ono w ten sposób. Kto domu nie budował, temu się wydaje, że ściany same z ziemi wyrosły. Raz jeszcze je przeczytam. Kto domu nie budował, temu się wydaje, że ściany same z ziemi wyrosły. Bardzo często, naprawdę bardzo często się ludziom wydaje, że ściany same z domu, z ziemi wyrastają. No a przecież tak nie jest. Żeby zbudować dom, potrzeba jest dużo sił, dużo pracy, dużo energii, dużo czasu, dużo pieniędzy. No naprawdę trzeba włożyć w budowę domu czasem kawałek życia, kawałek serca. No kto budował, ten wie. Ja nie budowałam nigdy domu, ale tak mi się wydaje, patrząc na to, w jaki sposób budują inni. Wydaje mi się, że te wszystkie elementy muszą być spełnione. I tak sobie myślę, że to nie tylko chodzi o dom taki cegłą budowany, wiecie, czy pustakami, czy czymkolwiek innym. Chodzi także o to, o ten dom, w którym stanowią po prostu inni ludzie. Niektórym się wydaje, że po prostu my trafiliśmy na dobrego człowieka, że trafiliśmy, że nie wiem, nasze dzieci są wyjątkowe, bo no nie wiem, jakoś tak, no same się takie stały. No tak naprawdę nie jest. Żeby wychować dziecko, żeby być z drugą osobą, potrzeba jest też jakiegoś wysiłku, jakiegoś zaangażowania, czasu, pieniędzy, energii, sił, części siebie, no zobaczcie, dokładnie tych samych elementów, które znajdujemy w budowie takiego domu fizycznego. Dokładnie takich samych elementów potrzebujemy w budowie tego naszego domu emocjonalnego. Tego, żeby być z drugim człowiekiem. Kiedy na przykład idziesz do pracy i zastanawiasz się, jak to jest, że Twojej koleżance wszystko się układa, że osoby jej słuchają, że to wszystko jakoś tak funkcjonuje, no to może zadaj sobie pytanie, ile ta koleżanka Twoja włożyła sił, pracy i energii w to, żeby właśnie pracować w taki, a nie inny sposób. Ja sama dostaję od Was też różne pytania, no właśnie, no bo to takie łatwe, być przed kamerą, nakręcić kilka minut i już wstawić i prawda, być tutaj gwiazdą YouTube'a. Naprawdę nie jest to łatwe. Potrzeba wysiłku, pracy, chęci, zaangażowania, serca, czasu. No naprawdę wszystkich elementów, żeby powstał dom. Dom, który na YouTubie nazywa się Małgorzata Kospin, bo tak się nazywa kanał. I do tego domu każdego z Was zachęcam. To jest dom, w którym znajdziecie drugiego człowieka, w którym znajdziecie, mam nadzieję, także i siebie, w którym to odnajdziecie pewne swoje talenty, zdolności, w którym będziecie mogli ćwiczyć swoją pamięć. Do tego domu Was bardzo zachęcam. Ja jestem w nim gospodarzem, ale Wy jesteście pełnoprawnymi członkami tego domu. Także jeżeli komuś się wydaje, że dom wyrasta sam z ziemi, to tak nie jest. To tyle w tym dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do komentarzy.
do tego, żebyście się podzielili swoimi myślami. Ja jeszcze raz na sam koniec przeczytam to przysłowie gruzińskie, ono jest naprawdę warte zatrzymania. Kto domu nie budował, temu się wydaje, że ściany same z ziemi wyrosły. Kto nie zbudował domu, nigdy nas nie zrozumie. Ile wysiłku, pracy, energii, sił i pieniędzy, zaangażowania musimy włożyć w to, żeby właśnie dom powstał. Dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Dużo radości i nie spoczywajcie w pracy nad swoimi domami. Nie spoczywajcie w pracy nad tym, żeby w waszym domu było pięknie, cudownie, dobrze, żeby była przyjemna atmosfera. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Małgorzata Gospin.